środę 22 czerwca w Kinoteatrze Zbyszek w Dzierżoniowie odbyła się uroczysta gala na zakończenie roku szkolnego i wręczenie stypendiów dla najlepszych uczniów szkół podstawowych z terenu miasta. Ważny dzień, bo przez ostatnie lata niestety z racji pandemii te końcówki roku szkolnego były różne, natomiast już w tamtym roku, kiedy było troszkę rozluźnienie lockdownu, postanowiliśmy wprowadzić formułę takiej gali dla najlepszych uczniów Dzierżoniowa, najlepszych jeżeli chodzi o wyniki w nauce, ale też sportowców, też w dziedzinie kultury i właśnie dzisiaj 22 czerwca spotykamy się na drugiej takiej gali. Jak widzimy, sala jest pełna dzieciaków, pełna rodziców. No i uroczyście oczywiście będziemy wręczali te stypendia dla tych dzieci, które się wyróżniły w tym roku szkolnym 2021-2022. Dzieci w zasadzie to są ósmoklasiści, także to już jest młodzież, bo to już ostatni tak jakby kontakt ze szkołą podstawową. Jeżeli chodzi o stypendium naukowe, to oczywiście jest regulamin, jest uchwała Rady Miejskiej. Do wszystkich stypendiów są regulaminy, które mówią o średnich ocenach, o oczywiście uczestnictwie w olimpiadach, w konkursach różnego rodzaju i dyrektorzy na podstawie tego regulaminu typują tych uczniów po jednej osobie z każdej szkoły. Natomiast stypendia sportowe, stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury, no to oczywiście udział w różnego rodzaju imprezach sportowych, kulturalnych. Tutaj też dyrektorzy rady pedagogiczne składają takie wnioski do Wydziału Urzędu naszego miasta. One są oczywiście akceptowane tutaj po sprawdzeniu. No i ci liderzy szkół podstawowych spotykają się właśnie na takim spotkaniu jak dzisiaj. Co ważne, no mogliśmy też zaprosić rodziców, bo to jest ważne, że ktoś, kto kończy tą szkołę podstawową, kto ma to stypendium, to wyróżnienie takie w skali całego miasta, no też chcieliby rodzice zobaczyć, często dziadkowie, krewni, kuzyni, siostry, bracia, także cieszymy się, że cała sala jest pełna i na pewno będzie to bardzo uroczyste i wspominane przez tych uczniów i przez całe rodziny. To są smoki edukacji za osiągnięcia w nauce oraz stypendia artystyczne. I tak jak powiedziałam, tutaj kwoty różnią się od 1000 złotych do 200 złotych, w zależności od osiągnięcia uczniów. Jeżeli chodzi o stypendia naukowe, czyli smoki edukacji, oczywiście wyniki w nauce i to była średnia arytmetyczna z osiągniętych wyników z przedmiotów obowiązkowych w szkole. Stypendia artystyczne na wniosek rodziców lub wychowawców, były zgłaszane wnioski do dyrektorów szkół. Dyrektorzy później wnioskowali do burmistrza o przyznanie stypendium artystycznego. Komisja złożona z kilku członków decydowała, analizowała dostarczone dyplomy za osiągnięcia w dziedzinach artystycznych różnych, bo to był i taniec, i tworzenie muzyki, i twórczość taka artystyczna, plastyczna. I w oparciu o wyniki, o te dyplomy przyznawała punkty, które uregulowane są w zarządzeniu burmistrza i na tej podstawie przyznawane były stypendia. Pani dyrektor, konkurencja była bardzo duża, mamy zdolne dzieci? Bardzo duża, przyznaliśmy kilkadziesiąt stypendiów artystycznych oraz kilkanaście smoków edukacji, dlatego też szczególnie w tych stypendiach artystycznych trudno było określić, kto jest tak naprawdę najlepszy, także punktacja i osiągnięcia uczniów tutaj nam pomogły wybrać tych, którzy osiągnęli najwyższe stopnie. Gratulujemy wszystkim uczniom zdobytych stypendiów i życzymy długich i udanych wakacji.